odłupiemy sobie kawałek tego grzyba, używając metody batonowania. No tak samo jakbyśmy batonowali drewno. Wiecie, na czym to oczywiście polega. Czyli przykładamy nóż po prostu, nawalamy jakimś badylem i odłupujemy w ten sposób kawał tego naszego grzyba. No widzicie, on będzie się przedzielał na takie drobniejsze kawałki. No ale to w niczym nie przeszkadza, dlatego że teraz to wszystko musimy i tak zmiażdżyć. Nasz błyskoparek jeszcze się oczywiście przyda, także odkładamy go. No i teraz sprawa wygląda następująco. Dobrze byłoby mieć kamień, którym będziemy to zgniatać, rozgniatać na pył. Ręcznie też całkiem nieźle idzie, szczególnie ta część tutaj niby zwęglona. No wygląda jakby była zwęglona. To jest oczywiście wszystko grzyb, pasożyt. Ja wiem, czemu ci to tak słabo idzie. Bo jestem słaby. Nie, bo masz system korzenny pod... Tak, dokładnie. ...podłożem. Kamcia bardzo dobrze mówi. Popatrzcie, jak w ogóle wygląda to podłoże. Szczególnie jak się butem walnie w nie. To wszystko sprężynuje. To jest jak materacyk tutaj. Dlatego jak uderzam, to część energii jest pochłaniana przez podłoże. Dlatego tak, a nie inaczej to wygląda. No ale nie mamy tutaj... Czy na pieńku jakimś spróbujemy? Sprawdźmy. Nawet lepiej. Po wielu próbach wreszcie udało się uzyskać odpowiedniej jakości proszek z grzyba. Grzyb po wysuszeniu jest bardzo twardy, jak drewno w zasadzie, dlatego ciężko go rozdrobnić. No ale potrzebujemy w zasadzie tylko kopiastej łyżeczki, także i tak będziemy mieli dość mocną tę herbatkę. Kopiasta łyżeczka na kubek. No i teraz muszę to oczywiście gotować. Nie zalać wrzątkiem, ale gotować. I to aż przez 10 minut. No, żeby to zrobić, będziemy musieli rozpalić ogień oczywiście. Także odkładam to wszystko na bok na razie i rozpalamy ognisko. No, zbierał mokrego drzewa i się cieszy. No, jakim cudem, mi się nie udało. Kasia, czekaj. Rozpaliła mokrą korą. Ja próbowałem i nie wyszło. Mamy nowego instruktora chyba. Kamcia udowodniła, że można rozpalić ogień mokrą korą brzozy. Brzoza zawiera takie olejki łatwopalne, którym nie przeszkadza otoczenie wody. Proszek z błyskoporka. Wystarczy, że zalejemy go wodą, gdzieś tak do połowy tego kubka. Stało coś takiego. No po zagotowaniu wypadałoby to jeszcze przesiać, naprawdę, odcedzić ten cały pył. Ale zajmijmy się na razie tym, co najważniejsze, czyli zagotowaniem tego. Tutaj już nam się ładnie ognisko wypaliło częściowo. Umieścimy tutaj menażkę. No i szybko powinna woda się zagotować w takich warunkach. Ślady zatarte. Nikt nie zauważy, że tutaj byliśmy wcześniej. Ślady po ogniu oczywiście i tak to powinno wyglądać zawsze. Ogień zagaszony, później wszystko ładnie przykryte. No a teraz zajmiemy się naszym naparem. Jak widzicie, już tutaj się studzi. Teraz będę chciał go przelać tutaj do bidona. Ten bidon dostaliśmy od wspierającego nas sklepu Millworld, który wspiera nas sprzętem cały czas. No i co ciekawe, ten bidon marki Helicon umożliwia wlewanie napojów o temperaturze nawet 90 stopni, także mogę tutaj gorącą herbatkę spokojnie wlać i żadne szkodliwe substancje się nie uwolnią. No a musimy przelać, dlatego że tutaj cały czas są te fusy. Będę chciał odlać tylko sam płyn. Komary mnie oczywiście w międzyczasie gryzą. Sam płyn będę chciał odlać. Tutaj oryginalnie jest jeszcze sitko, które by nam ułatwiło sprawę, dlatego wziąłem ten bidon, żeby pokazać taką możliwość. Wlewamy, wszystko zostaje na sitku, no ale oczywiście okazało się już na miejscu, że sitka nie wziąłem, także spróbujemy sam płyn. Widzicie, popatrzcie jaki on ma kolor w ogóle. Jak bardzo, bardzo mocna herbata. Trochę jak cola. Swego czasu Związek Radziecki promował ten napój jako lek na raka. No jak wiadomo, to co mówił Związek Radziecki, to trzeba było brać z przymrużeniem oka trochę.
No ale jak się później okazało, jak dowiodły badania, błyskoporek zawiera substancje, które odpowiadają za niszczenie komórek rakowych. Faktem jest jednak, że ten napój zbawiennie działa na układ trawienny, na układ krążenia, wspomaga w chorobach jelita, żołądka, także no, generalnie przez ludy Syberii uważany jest za panaceum, czyli środek na wszystko tak naprawdę. Używany był na terenach dzisiejszej Ukrainy, na Syberii, w Mongolii, także tak naprawdę znany jest na wschodzie ten napój już od wieków. Jak również jego zbawienne właściwości. Wcześniej pokazywałem wam tę herbatkę, taką popiół zeskrobać do herbaty lub też do herbatki z igiełek i mamy napój. Czy leczniczy? No niekoniecznie. Buriaci uważają, że ta herbatka po prostu poprawia samopoczucie. Natomiast to jest już ten słynny wyciąg, napój leczniczy z błyskoporka o intensywnej, takiej brązowej, prawie że czarnej barwie. No i za chwilę będę chciał go spróbować. Dość wyszedł taki intensywny, mógłbym go rozcieńczyć, ale już nie mam wody, bo użyłem jej do zagaszenia ogniska. No dobrze, sprawdzimy jak to smakuje, bo myślę, że już wystygł na tyle, żebym mógł spróbować. Gorzki w smaku, ale tak naprawdę ciekawie gorzki. Co ci to przypomina? Mi to coś przypomina smaku. Śmierdzi. Nie, tam pachnie. A jest gorące? Nie, w ogóle już. Normalnie możesz pić. Kawę. Kawę, masz rację. Jak tylko, nic. Tylko ja zazwyczaj piję kawę z mlekiem, a to jak kawa bez mleka. Bez mleka. No. Rzeczywiście. Bardzo podobne w smaku. Zapraszam was oczywiście na kanał Millworld, bo tam filmy o sprzęcie. Recenzje sprzętu, przeglądy, nadchodzi nowa seria również. Jeszcze ich chyba nie będzie w tym momencie, kiedy ten odcinek zostanie opublikowany. Tak czy inaczej zapraszam was na kanał Millworld. A tymczasem na razie, trzymajcie się czołgiem i do kolejnego odcinka.